Ten kanał tworzymy dla Was, czyli dla prawdziwych miłośników motoryzacji, którzy mają benzynę we krwi. Jeśli kochacie motoryzację, subskrybujcie ten kanał, bo codziennie pojawia się na nim zupełnie coś nowego. No dobra, słuchajcie, kilka informacji na dzień dobry, na początek. Dzień dobry. No zobaczcie, jaki wypoczęty. Tu koszula wyprasowana. Za granicą byłem. Tak, widać. Jest i Bogdan. Cześć Boguś. Cześć. A gdzie może być Boguś? Przy gaśniku. No więc właśnie. Więc jakby co, to my wróciliśmy i jak pytaliście, dlaczego nie było w zeszłym tygodniu, bo mieliśmy ferie. Bo mamy żonę tak. I dzieci. Ale już wracamy. Wy oglądacie to w niedzielę, my nagrywamy to w poniedziałek, bo ja dzisiaj w nocy wyjeżdżam na Copa di Alpi, ale to pewnie za sekundkę o tym będziemy rozmawiali. Natomiast w sprawie BMW wydarzyło się bardzo dużo, bo szanse rozwojowe dwóch projektów są mocniejsze niż jednego projektu. Znaczy musieliśmy dokonać sprzężenia dwóch projektów. Co plus... dwie głowy to nie jedna. Takich dwóch dwie ręki. To nie jedna. Co takich dwóch jak nas trzech nie ma. Takich trzech jak nas dwóch nie ma ani jednego. No właśnie. Tak. Ale zacznijmy od tego super newsa. Słuchajcie, zaraz ja nagrywam materiały, więc zobaczycie to pewnie po tym wstępie, ale skrzynia biegów, którą zebraliśmy, po prostu tu wszyscy mechanicy podchodzili obejrzeć. Ona jest nowa. A czy ty myślisz, że ona jest nowa, bo ona nie jeździła, czy ona jest nowa, bo jest zrobiona z takich materiałów, że nie widać zużycia po niej? Jest to oryginał, który kilkadziesiąt tysięcy kilometrów może przejechał, bo synchronizatory wszystko jeszcze mają, wiesz, ślady te, rowkowanie, które, wiesz, pod film olejowy. W ogóle to jest niezużyte, no okay. Nie? Proforma, wymieniamy dwa łożyska. Reszta jest po prostu w stanie nowym. Obudowę w tej chwili będziemy żywicować i lakierować, więc już mamy przygotowaną całą skrzynię, jak mechanikę nowiutko zrobioną i teraz będziemy to składać. No ale w międzyczasie, żeby twój projekt szedł, to musiałem projekt naszego klienta rozebrać na części pierwsze. Wyczyściliśmy go. Z ramą mamy déjà vu, czyli dokładnie te same przeróbki, co u ciebie. No bo wiesz, każdy z tych samochodów... Dobra, idziemy do 315? Tak, chodź. Idziemy do 315, bo tak jak wiecie, dla tych zorientowanych, BMW-ki się podwoiły. Mamy więc troszkę większą perspektywę. Zresztą ten drugi samochód jakby też ma bardzo ciekawą, bardzo piękną polską historię, bo też samochód jest z Polski i samochód był w jednych rękach pana Zbyszka, który... Nie tylko używał go już w latach 70., ale przez wiele lat próbował go doprowadzić również z powrotem do stanu używalności, ale na razie wygląda tak. No tak, ale dokładnie te same przeróbki, czyli tak, była pompa 328 założona, hydrauliczna, no i oczywiście belka przerobiona. Czyli wiesz, to jakby wszystko to, co powinno być. Tak, natomiast przyznam szczerze, że jest w lepszym stanie rama od twojej, no bo naprawdę ona, pomijając jakby tam uszkodzenie przy amortyzatorze i przeróbka, które po prostu PRL wymógł, bo nie było części do układu mechanicznego, no to jest w stanie idealnym. No jest w lepszym stanie. Jest. No, no i zobacz, nawet części, bo to są rozsegregowane w tej drugiej sekcji, no bo nawet pamiętasz, jakie mieliśmy problemy u ciebie z tą odbudową mostu. Tak. A to jest w stanie perfekcyjnym, naprawdę. To jest jeszcze nieoczyszczone, no ale wszystko super. No mamy też oryginalne tarcze kotwiczne. W ogóle nie ma śladu zużycia na tym, nie wiem czy widzisz. Mhm. Oto normalnie zawsze są poprzecierane, szczególnie tutaj, gdzie są podpory do szczęk. Kiedy one pracują, to po przebiegu dużym to jest po prostu przetarte. A tutaj w ogóle tego nie ma, czyli widać, że ten samochód tak naprawdę no nie natrzaskał tych kilometrów. Więc to przechodzi podobną drogę, ale mechanika jakby u ciebie została opanowana, jeżeli chodzi o te rzeczy poza układem hamulcowym. Karoseria. Ten samochód oczyściliśmy w tej chwili. Ten. Tak. Karoserię. Ma bardzo dużo rzeczy, których ty nie masz, ale nie ma rzeczy, których ty masz. Tak, jakby jest to totalny miks. Więc jedynym rozwiązaniem dla mnie, żeby zrobić to maksymalnie profesjonalnie, to muszę robić dwie karoserie naraz. Znaczy, bo to jest chyba jedyne... O, czekajcie, bo to ja nagrywam, więc musi być... Trzaśnij sufit, sufit, tak jest. Jak ja bym nagrywał, ten dwa razy puścił jeden epizod, wiesz? Tak, to wiem. Słuchajcie, tak czy siak, więc prawdopodobnie będzie to ta historia 315 czy 319, bo od samochody to jest 15, tamta jest 19 i te samochody są bliźniacze tak naprawdę. I spróbujemy je... podciągnąć jednocześnie, nie? Tak, no ja gonię bo tutaj... Bo one jedne i drugie się uzupełniają troszkę. Tak, jest to dla mnie najlepsze, znaczy w ogóle dla wszystkich, dla nas, dla ciebie jako właściciela, dla drugiego właściciela to jest najlepsze rozwiązanie, bo one się wspomagają, prawda? Bo w jednym aucie coś mam, a w drugim nie mam i wymiennie, więc dużo rzeczy mi tu bardzo pomoże. W tamtej karoserii jest cała oryginalna płyta podłogowa, mnóstwo okuć takich stalowych, których w ogóle u ciebie nie było. Natomiast tam też również były rzeczy naprawiane,
przy pomocy stali i brakuje kawałków aluminium, które są u Ciebie, które można idealnie skopiować i tak dalej, więc jakby ruszam podwójnie. Kwestia drewna, tutaj też okazało się, że to drewno powierzchownie wyglądało, że jest dobre, okazuje się, że nie. No więc zaczyna się poważny polski klop. No dobrze, więc moi drodzy, my to nagrywamy w poniedziałek. Tomek, Ty na niedzielę nagrasz nam tak, materiały, tak. Że jednego, drugiego, żeby to dalej ciągnąć, więc... Ja nie wiem, jaki będzie w ogóle harmonogram tego tygodnia, bo prawdopodobnie, jeżeli tak jak ja się spodziewam, to wy wczoraj, czyli w sobotę, czyli dla nas za 4 dni. Tak, że z tej twojej kombinacji nigdy nie dojdę. Tak. Nie, bo ja bardzo chciałbym w sobotę puścić pierwszy materiał z Copa di Alpi, czyli z imprezy, która jest organizowana przez Mille Miglia, czyli takiej zimowej imprezy Mille Miglia, w której startujemy pierwsza Polska. Zobacz, tak mamy zrobione, nawet specjalne kurtki mamy zrobione. Jako klasik auto startują jako pierwsza polska załoga. Rewelacja. No, ale nie, no, wiesz, przygotujesz się też, bo ta trasa jest ta sama, tak? Czy nie, bo to jest trasa korony alpejskie. Okay. Wszystkie przełęcze alpejskie i tak dalej, więc prawdopodobnie, jeżeli wszystko się uda, to wczoraj widzieliście, jeżeli się nie udało, to nie widzieliście wczoraj. A jeżeli tego nie widzicie, to Patryk niedzielę nic nie puścił. Tak. Albo jeżeli oglądacie, to w poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota się wszystko udało. Natomiast jakby reasumując, ten drugi projekt mnie napawa nadzieją, że będę mógł jakby w końcu ruszyć, wiesz, tymi rzeczami, które mnie blokowały. Tak. Mam wiele punktów, gdzie jednej rzeczy mi brakuje i nie mogę całych segmentów złożyć czy wykończyć. I do takich ścian trochę podchodziłem w różnych miejscach. Skrzynię biegów już opanowaliśmy, ręczny muszę lekko przesunąć, niestety okazało się. To jest różnica tam około 10 mm, ale wymaga, czyli jakby robię krok wstecz. No a resztę, no to my tarcze kotwiczne, mamy tutaj wzory oryginalne, mamy z drugiego samochodu już szczęki i tak dalej, więc jakby mam wzory, żeby to wszystko wyprodukować, a z kolei ten samochód skorzysta, bo cała wiedza ta mechaniczna, którą my przez 2 lata zdobywaliśmy, każdego detalu, wymiarowanie. I to jest super też dla mnie, fajny news, bo wiesz, ten samochód też był w Polsce od zawsze i biorąc pod uwagę właściciela, który zawsze marzył o tym, żeby kiedyś ten samochód był i działał i... No i ten samochód właścicielem jest Polak, no nie? Wiesz, i jakby został mi też na tym i zawsze był w Polsce, to że on zostanie odbudowany, to jest ważne. Ale też fajnie, bo te dwa auta się spotkają, tak? Znaczy one będą razem, tutaj bliźniaki powstawać, wiesz, no. Ale najprawdopodobniej ma ten sam kolor, to jest w ogóle niewiarygodne, tak, to jest kurde... Po karoserii widać, że ten też jest szary. Niemcy nas nienawidzą. Najpiękniejsze kolory dla tych samochodów. No, no więc słuchajcie, teraz... Miała być jedna najlepsza BMW na świecie, będą dwie. No. Jaki problem, no nie? To więc to tak właśnie mamy. Jak się zmobilizujemy. Dokładnie. Mobilizuj i powodzenia. Więc teraz jest przerwa na Mubi, a za chwilę przechodzimy do tego, a mnie na nartach, tylko RS 2000. No ja wiem, ale jak będziesz tam w Alpach, to wiesz. Nie wiem, czy zdążymy. Dobra. To teraz się mobilizujemy i zaraz materiały od Tomka. Krótkie przypomnienie oczywiście o porównywarce ubezpieczeń Mubi. Warto, żebyście weszli, zobaczyli, ile będzie kosztowało ubezpieczenie dla waszego samochodu, bo może się okazać, że znajdziecie tam najlepszą ofertę. Tym bardziej, że korzystając z linku, który znajduje się pod spodem, dostaniecie 150 zł zwrotu. Więc sprawdźcie, ile będzie kosztowało ubezpieczenie waszego samochodu. Co ty, Kamień, już składasz to? Co? Ty już składasz? Ja przegapiłem rozbiórka, ty już składasz? Kurde. Daj spokój. Budowa idzie do lakierowania. A tutaj co robiłeś z tym? No, walki umycia. Obejrzane wszystkie elementy. Nasmarowane wszystko. Wygląda. A łożyska? Łożyska okej, okay, to. Co ty gadasz? To jest dobrze, tak. To jest niewiarygodne. Jedynie łożyska wałków, tego wałka. To zobaczymy, czy dostaniemy nowe. Jak nie, no to może zostać. Ale ogólnie łożyska biegów, wszystko tam idealne. To jest niewiarygodne. Zmienia się odrestaurowany. Wszystko leciutko chodzi. Jeżeli chodzi o samą obudowę, to oczywiście na zewnątrz ona będzie czarna, a wewnątrz będzie farba żywiczna.
jak Wam mówiłem w poprzednim materiale, ze względu na to, żeby swobodnie olej mógł ściekać po ściankach i nie zabierały się zabrudzenia na po prostu perforowanych po odlewie ścianach, bo to w formach piaskowych jest odlewane, więc chodzi o swobodną cyrkulację i żeby wszystkie zabrudzenia znalazły się w najniższej części tej skrzyni biegów i migrowały razem z olejem potem w zębatkach. Zaskakujący stan skrzyni biegów, bardzo dobra wiadomość, także nie zawsze jest pod górę, czasami jest z góry. Idzie czarne lakierowanie. Dobrze. A ocynki wszystkie srebrne robimy. A łożysko trzeba będzie stawić, wiesz, współczesne, no nie? Czy na tej tulei ciernej zostawimy? Ja tu łożysko prawie tutaj. No to można łożysko włożyć. Oporowe. No dobra, to trzeba złożyć zamówienie u Marka na łożyska. Obudowę przeczyścić i dać Arturowi, to nam ogarnie lakierowanie tego. I potem przyjemność składania. Super robota, Kamil, brawo. Cudownym rozwiązaniem dla projektu Patryka i jego taty stała się BM-ka, którą robimy teraz dla naszego klienta. Połączenie tych dwóch projektów powoduje błyskawiczne dla mnie poszukiwanie rozwiązań, z którymi miałem duży problem. Oczywiście pomijam temat układu hamulcowego, który już mówiliśmy, mechaniczny, to jest kwestia karoserii. Tak naprawdę do dnia dzisiejszego nie robiliśmy nic z karoserią Patryka. Patryk wykonał elementy drewniane, całą konstrukcję, natomiast płyta podłogowa, a teraz patrzymy na BM-kę, która należy do innego klienta, w tym aucie jest w 100% oryginalna. Co to oznacza? Oznacza, że w momencie, kiedy będziemy naprawiali auto naszego klienta, zwymiarujemy sobie wszystkie poszczególne oryginalne elementy, tak żeby stworzyć płytę podłogową dla samochodu Patryka. W tej karoserii odnaleźliśmy bardzo dużo detali oryginalnych, przede wszystkim okuć wzmacniających, okuć pod ramą, których u Patryka nie ma. Tak naprawdę w karoserii Patryka nawet te elementy drewniane zostały zastąpione stalowymi. Po prostu ktoś w trakcie naprawy samochodu nie był w stanie odtworzyć drewna, wzmocnił całą konstrukcję stalą. Co to powoduje? Powoduje to tak naprawdę, że w tym momencie została podjęta decyzja, że czyścimy karoserię Patryka, którą posiadamy, i zaczynamy robić dwie karoserie jednocześnie. To jest jedyne rozwiązanie, które gwarantuje obu właścicielom osiągnięcie oryginalnych detali i kształtów. Będziemy mogli przywrócić każdy punkt związany z mocowaniem, z gwoździkowaniem do oryginału. Tata Patryka dał nam firewall. Tak naprawdę próbowaliśmy ten firewall założyć w części przed ramą drewnianą, nam nie pasował. W tej BM-ce widzimy tak naprawdę istotę montażu. Cały ten element jest zamontowany od wewnątrz. W tym projekcie paradoksalnie firewall jest w gorszym stanie niż u Patryka. Więc do tego projektu skopiujemy lepiej wyglądający projekt firewalla od Zbyszka, który nam dał do projektu. Jak pamiętacie, u Patryka część aluminiowa szła do tego miejsca i tu została dokonana naprawa, która była zrobiona ze stali. W tym samochodzie całość jest zrobiona ze stali. Nie ma otworów na kierunkowskazy ramieniowe. Więc skopiujemy do tego auta elementy, które są w aucie Patryka. W tym aucie z kolei mamy oryginalne gniazdo softtopu ze wszystkimi detalami i oryginalny aluminiowy tył. To pozwoli nam skopiować elementy do karoserii Patryka. Podobnie jest z płytą podłogową. Ona co prawda jest podkorodowana. Ma 90 lat, ale jest oryginalna. I to jest rzecz bezcenna. Zatem jedynym rozwiązaniem, aby dwa projekty nie tylko szły sprawnie, ale i były wykonane w 100% w oryginale, jest jedna prosta decyzja. Zabieramy się równolegle za karoserię Patryka. Czyli musimy zacząć od oczyszczenia.
Więc przyszła wielkopomna chwila. Zabieramy się za karoserię. Karoseria sobie odpoczywała na dworzu. Dlaczego? Dlatego, że tak spędziła ostatnie lata i tak naprawdę nie ma to kompletnie wpływu na jej stan, ponieważ drewno będzie nowe, jak i aluminium, więc jest to tak naprawdę kawał dobrego wzoru. W tej chwili zabierzemy to na sodę i zaczniemy czyścić. Taki jest plan. Teraz rozumiecie, widząc tą podłogę, jak bardzo cieszę się, że mamy drugą, oryginalną. To jest całkowicie wszystko dorobione. Ciężko było coś stworzyć z tego. Takie krótkie? Mało jakieś takie podaje. A to na tym latach? Co za krótki? On by tu cały na gotowo wjechał do tego busa, no nie? Na ten moment czekałem bardzo długo, tak naprawdę. Było wiele dyskusji wspólnych, co jest przepiękną rzeczą w tego typu projektach, na temat tego, jak to powinno wyglądać. Oczywiście byliśmy na wystawach, rozmawialiśmy z różnymi osobami, które rekonstruowały te auta, chociażby nasza wizyta przy 315 u pana Pedy. Były dyskusje, czy ten element ma być stalowy, czy ma być aluminiowy. Nie byliśmy pewni. Mając drugą karoserię, uzyskaliśmy pewność, jak te rzeczy powinny wyglądać. Zwróćcie uwagę tak naprawdę u Patryka, że tutaj do końcówek drewna, które zmurszało, zgniło, były dorabiane elementy ze stali. Tak ktoś rozwiązał to w przeszłości. Postanowił zrobić to tak, jak potrafił. Nie był w stanie odtworzyć karoserii drewnianej, więc pouzupełniał to wszystko z metalu. Ta sama sytuacja dokładnie jest z przodu. Przed chwilą wam pokazywałem karoserię z drugiego projektu. Tak naprawdę to powinien być element drewniany. Tutaj ktoś to rozwiązał w taki, a nie inny sposób. Plus uzupełnił kawałek burty, która powinna być aluminiowa, elementem stalowym. Natomiast ta część jest oryginalna. To jest super wiadomość dla drugiego projektu, ponieważ samo umiejscowienie kierunkowskazów ramieniowych możemy skopiować z tego auta. Podłoga. Oczywiście szczątkowo są tutaj resztki oryginalnej podłogi, ale słowo szczątkowo są tu kluczowe. Zobaczcie, nie ma tych wzmocnień, które odkryliśmy w drugiej karoserii, plus elementów stalowych, które to wszystko trzymały w jednej całości. Ubytki drewna tu były na bardzo wysokim poziomie. Przecież tu nie było szans odtworzyć tej karoserii, bo nie było wzoru. Dlatego Patryk zdobył nową drewnianą karoserię. Ale nadal nie było elementów stalowych. Tutaj możemy to wszystko skopiować. Jeżeli chodzi o podszybie, to tu z kolei jest bardzo wysoki stopień oryginalności. W tym projekcie widzimy dokładnie, gdzie powinny być zamontowane odciągi do przedniego grilla. Centralny zawias. Te rzeczy w drugim projekcie z kolei nie występują, więc z tego pojazdu skopiujemy do tamtego. Więc te dwa projekty zaczną się uzupełniać. I jedynym rozwiązaniem, jakie w tej chwili widzę, to jest pełna renowacja dwóch samochodów na raz. W tym projekcie z kolei kolejna rzecz, która pomoże mi, to jest linka do otwierania bagażnika. W tamtym nie ma tego mocowania. Będziemy to mogli skopiować z tego samochodu. Tak naprawdę to pozwoli mi pchnąć oba projekty. Niewiarygodne szczęście. Zawozimy samochód na sodowanie, zdejmiemy wszystkie warstwy lakieru i zapoznamy się ze stanem tej karoserii, jak wiele rzeczy będziemy w stanie skopiować do nowego projektu. W tamtym projekcie tutaj jest pospawane aluminium, które pęka. W tym projekcie z kolei cała ta tylna część, jak widzicie, od tego miejsca została odbudowana ze stali. Tutaj znajduje się kawałek oryginalnej karoserii aluminiowej i od tego miejsca po raz kolejny cały tył został dorobiony z blachy stalowej. Odwzorowanie i próba stworzenia tego elementu na konstrukcji drewnianej, tak jakby wyglądał jak oryginał, jest wykonalna. Ale bazowanie na oryginalnej części, którą mamy w drugim projekcie, jest rzeczą idealną. Jedną BMW skończyłem, to Tomasz stwierdził, że wstawi mi drugą i pójdzie za ciosem. Ta jest w troszkę gorszym stanie, ale zobaczymy, co z niej zostanie, jak ją wypiaskujemy i wysodujemy. Dla tych, którzy nie wiedzą, różnica między sodowaniem a piaskowaniem jest taka, że jeżeli dany element piaskujemy, załóżmy, nigdy nie liczyłem, nie robiłem tego na wylot, ale nie wiem, jeżeli byśmy dany element typu na przykład drzwi od samochodu piaskowali, to nie wiem, po 7, 8 razach czy tam 10, to już nic z tej blachy by nie zostało,
bo tak jakby piach wyrywa kawałki, graduje to, robi się z tego papier ścierny. A sodą możemy robić 100 razy jeden element i nie będzie żadnych ubytków w metalu, czy to stal, czy to aluminium. Zaraz wam pokażę. Zacznę od piaskowania, bo trochę towaru mi zostało w maszynie, a później pokażę wam sodowanie. Zobaczycie sami, jaka jest różnica. Elementy skrzyni biegu zostały już wszystkie sprawdzone, rozebrane, złożone. Proszę mi wierzyć albo nie, ale mam nadzieję, że teraz to zobaczycie. Te zęby są w stanie perfekcyjnym. Rozmawiałem na ten temat z Patrykiem. Tak naprawdę to jest niewiarygodne. Ten samochód musiał minimalną ilość kilometrów przejechać. W szczególności, że skrzynie ZF-a pomimo swojego rozwoju technologicznego, czyli pełnej synchronizacji, były skrzyniami uznawanymi za wadliwe, dlatego nie było do nich części. Stąd właśnie wszyscy wymieniali te skrzynie na potęgę. Zobaczcie, nawet na przykładzie suwaków, na nich nie widać znacznego zużycia. Przebieg tej skrzyni musiał być minimalny. Również suwaki, cały system został w 100% rozebrany, usprawniony. Chodzi to bardzo delikatnie wszystko, nie ma żadnych luzów. Mówiąc uczciwie, nie wiem, czy jeszcze jedna taka skrzynia biegów w takim stanie istnieje w tej chwili na świecie, bo jest to towar nie do zdobycia. Swoją drogą to jest niewiarygodne, że tego typu rzeczy znalazły się u Patryka. Uszczelnienie. Uszczelnienie polega na odrzutniku, tak naprawdę spirala, która została nacięta na wałku, powoduje, że w momencie, kiedy się kręci, cofa cały olej do wewnątrz skrzyni biegów. Oczywiście, kiedy auto stanie na lekkim wzniesieniu, pojawia się wyciek. I to było normalne w tamtych czasach. Wszystkie śruby, wszystkie detale są przygotowane. Tu jeszcze mamy elementy, które musimy oczyścić. I nie będę tego odkrywał, bo zapakowane jest do czyszczenia i ocynkować. Obudowa w tej chwili jest czyszczona, również dzwon. Część elementów, które są w kolorze czarnym, są lakierowane. Tak naprawdę musimy wymienić skrzyni biegów te oto dwa łożyska, które już do nas dojechały i po polakierowaniu obudowy będziemy mogli złożyć skrzynię biegów w całość.